Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich serdecznie, z tej strony rzecz jasna Demony Diaz i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w DLC do Elden Ringa. Nie ukrywam, że niesamowicie jaram się, siadam już sobie kolejnego dnia do potężnej sesji nagraniowej. No i kto wie, może nawet w ten dzień uda mi się ukończyć ten dodatek, zobaczymy. Tak czy inaczej, no jest to coś, czego naprawdę jestem ciekaw, bo zostało nam jeszcze paru bossów na pewno do pokonania. No na pewno będzie też jeszcze finał przed nami tutaj, który mam nadzieję nas nie rozczaruje, ale na razie to eksplorujemy lokację, która wydaje mi się, że może mnie w konsekwencji doprowadzić tutaj, czyli do miejsca... O nie! Będzie golem z łukiem. No, dokładnie. Do miejsca z fragmentem mapy. Może mnie to doprowadzić, zobaczymy. Najpierw sobie tak bokiem przejedziemy, żeby uniknąć tych wszystkich strzał. Widzę, że jestem tutaj solo, nie? Nie ma żadnego wsparcia. Tak więc chyba nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu. O kurde. Nie no, ładne obrażenia. Oj. Mocnym atakiem spróbuję. Dobra, ma wsparcie w postaci drugiego golema. A, ja myślałem, że on się przewrócił, a to dopiero teraz następuje. On chciał mnie spalić, słuchajcie. No nie, no nie złapię go, bo jest za wysoko. Najgorsza możliwa sytuacja mi się przytrafiła. Dobra, po nim. Dostał w brzuch chyba, nie? Bo takie potężne obrażenia nagle weszły przez ten wyskok. Au. I jeszcze. I jeszcze raz. Dobra, mało co zostało. Leży. Tylko że znowu go nie trafię. Chyba że... Okej, okej, zsunął się trochę. No nie ściągnę go, słuchajcie. Cię prawie 3000 z tego wyskoku robię tutaj. Także mega są to obrażenia. I znowu leży. Tylko ja mam problem, że znowu leży w nieodpowiedni dla mnie sposób. No. I nic mu nie zrobię. Nie znoszę tego. Jeszcze raz. Dobra. Dajmy sobie atak. Z popiołami, dobra. No już po raz pierwszy ci przeciwnicy... Nie mam pojęcia, jak mnie to ściągnął przez jego rękę, nie wnikam w to. Po raz pierwszy w grze to spotkać można było ich już w pogrobnie, nie? Tam to właśnie... Niedaleko... pierwszego rycerza Tygla, którego też można spotkać, znajdziemy właśnie takiego golema. Nie łucznika, a takiego zwykłego, powiedzmy, wojownika. O, tutaj coś było. Ciekawe, cóż to była za znajdźka. Run Królestwa Cieni na trzecim poziomie. No, ostatnio udało nam się zdobyć naprawdę sporo nowych broni w ramach jednej lokacji pobocznej, więc tutaj... no, byłbym zaskoczony, gdybyśmy w tym odcinku powtórzyli taki wynik. Nie ukrywam, liczyłbym na to i oczekiwałbym tego. Ale patrząc na to, jak nagradzały naszą eksplorację i poprzednie lokacje, raczej nie zakładałbym, że tutaj znajdziemy znowu z 5 broni w jednym materiale. Chociaż kto wie. Powoli się ciemno robi. Nie jestem fanem rozgrywki w nocy podczas eksploracji jakiejś lokacji po raz pierwszy. Z tego względu, że... A, to jest ten las. Dobra. Z tego względu, że no łatwo jest wiele rzeczy po prostu przeoczyć, plus mam wrażenie, że nie można się nacieszyć tą lokacją tak w całości, nie? Właśnie, jeszcze mi zostanie do sprawdzenia... to miejsce. Tylko nie mam pojęcia, jak tam się kurde dostaniemy. Ja myślałem, że jakoś z tego jeziorka tu zeskoczymy, potem tu i tu, ale się okazuje, że tam są takie... nieprawdopodobne wręcz wysokości, że można zapomnieć o takim rozwiązaniu. Dlatego no jestem mega ciekaw, jak to ogarniemy. Bo ja nie spocznę z tym dodatkiem, dopóki nie dostaniemy się do każdego miejsca. Do każdego, które oczywiście uda mi się odnaleźć, ale do każdego, które będę widział na mapie, będę próbował dostać się. Już cały dzień praktycznie poświęciłem na jeżdżenie. Myślałem, że w poprzednim odcinku uda mi się zaprezentować wam wszystkie te rzeczy, które wydaje mi się, no bo to nie mam pewności, ale wydaje mi się, że odkryłem. Czy to będzie ślepy zaułek, czy to jest jakieś przejście do kolejnej lokacji? No, ale wracając, mamy kolejny materiał, kolejny dzień i dalej, słuchajcie, eksploruję, nie?
Ej, dobra, to będzie chyba jakaś, słuchajcie, dalsza lokacja. Tu się totalnie klimat zmienia. Co jest? Mamy czerwone pasożyty. No dobra, pojedźmy stąd na razie. Bo generalnie, aha, nie mogę wam teraz mapy pokazać, ale generalnie oddalamy się od naszego miejsca, w którym będzie do zdobycia mapa. No ona jest tutaj. I co ciekawe, to jesteśmy prowadzeni teraz w prawo, czyli właśnie w kierunku mapki. No jeżeli tutaj tego fragmentu, słuchajcie, nie będzie do zdobycia, a jest przed nami, okej. Okay. No mega bym się zdziwił już, nie? Naprawdę, nie miałbym pojęcia, gdzie to mogłoby być. Uwaga! Wielki moment, bo zdobywamy, zdaje się, już przedostatni fragment mapy w tym momencie. Także zobaczmy, jak to wygląda. Ruiny Wrath, okej. Okay. Czy Wrath? I widzimy wszystko! Czyli tu będzie taki przesmyk do tych budynków prawdopodobnie, ale także rzeką sobie pojedziemy i dostaniemy się chyba na te północne, niedostępne wcześniej tereny. Ej, mega mi się to podoba. Tu jest nawet chyba ten słup powietrza, nie? Do wyskoczenia. I tu możemy dostać się na ten szczyt, który był niedostępny wcześniej. To się nie wydaje być jakoś super rozbudowane. Tak więc może... tak więc może wskoczmy, ale widzę, że muszę tutaj gdzieś kamień znaleźć. Jak miałbym strzelać, gdzie będzie kamień, to będzie gdzieś w tych ruinach, które mamy po prawej. Ej, chyba mam go. Okej. To było prostsze niż myślałem. Gdzieś otworzyło się duchowe źródło. O, tutaj niczego nie widzę. No bo to się chyba właśnie w angielskiej wersji nazywają nawet te miejsca jako Spirit Spring, nie? Także no, dosłownie duchowe źródła. Okej. Okay. Powrót będzie możliwy, więc nie ma problemu. Nie widzę też żadnego miejsca łaski tutaj z wysoka, więc chyba jak pojadę sobie tutaj na górę, to nie będzie to jakiś wielki problem. No nie, totalnie niczego nie widzę, żeby coś się tutaj świeciło, więc sprawdźmy. A kto wie, może na górze będzie jeszcze jakiś punkt do odpoczynku. Nice. I w końcu, słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu, także mogę to wreszcie po tylu godzinach odznaczyć. I mamy tutaj chyba jakiś grobowiec. Lokację poboczną. Wątpię, żeby to było miejsce wymagane fabularnie. Nie jest dość ukryte. Sprawdzimy tylko jeszcze, czy tutaj czegoś na zewnątrz nie będzie. Dobra, w sumie to tak może wystarczy mi. Dobra, za dużo to nie daje, ale lepiej tak niż nic. Nie no, chyba niczego tutaj nie będzie. Jedyne co, to obstawiam, że jest opcja, żeby jakoś tutaj na ten jeszcze niższy teren wskoczyć. No widzicie, tu był ten fort taki, mega dawno temu. Ja tutaj bardzo długo próbowałem wskoczyć jakoś na ten szczyt, wjechać, wskoczyć, bo szukałem też tych źródeł. I w końcu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens, ale zróbmy to. Najwyżej się okaże, że to jest tylko zjazd i właśnie się cofam. To jest bardzo prawdopodobne w sumie, bo nie widzę tutaj totalnie żadnej opcji powrotnej teraz na górę. Ale hej, lepiej się dobrze rozejrzeć i coś zauważyć. Mamy! No i zauważyłem! Miejsce z obrazem. Proszę bardzo. Pieczęć spiralnego drzewa. Co to kurde będzie? Właśnie, z tym młotem jeszcze muszę podziałać. Koniecznie. Święta pieczęć z brudnego bursztynu w kształcie spiralnego drzewa wzmacnia spiralne inkantacje. No tutaj w dodatku trochę można takich zdobyć. Majestat Białej Wieży, sięgającej aż do bogów, obudził nawet sekretną wiarę w najeźdźcach z ludu złotego drzewa. Brak umiejętności. Ten oręż nie ma umiejętności. Jeśli oręż w drugiej ręce ma umiejętność, zostanie ona użyta. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Aha, no nie wygląda. Święta pieczęć, uderzenie.
Aha. Czyli... To jest L2, atak specjalny. No dobra. Nie jest to... niczym ciekawym. Ej, ale będę musiał ten młot do... rzucania ogarnąć. Kurde, 1000 obrażeń na nieulepszonej wersji. Co jest grane? To ma tylko D z siłą skalowania, tam może by się udało to trochę przerobić. Ja wiem, że to była koza jakaś tam zwyczajna. Ale no dajcie spokój. Ej, na szczęście tutaj jest opcja powrotu. To mnie mega cieszy. Ale ulepszę chyba broń dopiero po tym, jak zrobimy lokację poboczną, dlatego że tutaj... no nie mam żadnego miejsca łaski, żeby teraz na spokojnie się tam gdzieś przeteleportować i to poulepszać. Bezimienne mauzoleum na północy, mamy od razu bossa. Ej, okej, okay, to nie będzie eksploracyjna lokacja. To będzie od razu jakieś wyzwanie. Ogniu, daj mi siłę. I wbijamy. Co to będzie za boss? Niedźwiedź rudy. O, to taki druid bardziej. Myślałem, że to będzie faktycznie niedźwiedź, już byłem przerażony. Mam twoją zbroję, gościu. A też się wyleczę. Czemu nie? Ciężko jest go wytrącić z równowagi, nawet nie wiem, czy to jest osiągalne. Chyba tymi szponami walczy, nie? Które są nową bronią w dodatku wprowadzoną. Szpony bestii. Trochę jak palownik z Sekiro aż atakuje. Z taką częstotliwością. Porównywalną, no trochę mniejszą. Ale faktycznie dziko to wygląda. No i jeszcze krwawienie nabija, także typowo szybki atak nabijający krwawienie. Przerażające połączenie. No nie no. Mamy go. No, gdyby mnie tak zaspamował tymi atakami i jeszcze krwawienie wywołał, no to mogłoby się naprawdę fatalnie skończyć. Ale nie oszukujmy się, 80 tysięcy na tym etapie to nie było aż takie trudne. Mamy, słuchajcie, cały ekwipunek żelaznego nitu i pazur niedźwiedzia rudego. Czyli chyba pierwszy egzemplarz tej nowej broni. Pazur wielkiego niedźwiedzia rudego. Używał go rudy niedźwiedź, którego imię porwało szaleństwo. No to jest szpon bestii, nowy rodzaj broni. Zgładziwszy wielkiego niedźwiedzia rudego w krwawym pojedynku, zafascynował się czystością nagiej siły tej bestii. Pragnę być niedźwiedziem, ni mniej, ni więcej. Unikalna umiejętność łowy niedźwiedzia rudego. Zamaszystym ruchem ramienia masakruje ofiarę ostrymi szponami. Atak wywołuje uderzenie powietrza, które zadaje ciągłe obrażenia. Kolejne ciśnięcia pozwalają wykonać do 2 ataków dodatkowych. To się skaluje z siłą? Wow, myślę, że to będzie zręczność. Tak typowo, no jest trochę zręczność, ale to sobie możemy zmodyfikować. Ej, ja tym chcę pograć, ja chcę to potestować. To jest tak nieoczywista broń pod siłę, że to jest piękne. Jeszcze z krwawieniem. No ten topór też ulepszy, no czy młot. Wow. Ej, chcę zobaczyć, jak te ataki wyglądają. W dwie ręce oczywiście, podwójne szpony nam się wtedy robią. Czekajcie, że to jest broń na siłę? Nie rozumiem tego. Z wyskoku. Wow. Atak specjalny. Jest taki zamaszysty. Tylko nie mam punktów skupienia, żeby go w pełni zaprezentować. Boję się, że w tej serii można się trochę zagubić. Ej, słaby jest R1. Zwykły atak, bo mamy doskok. I taki podwójny atak. Więc niby jest to szybka broń, ale ten atak na R1... trwa strasznie długo. Jeszcze z rozbiegu to jest też taki skok. Ja nie skaczę, nie? To ta broń po prostu, słuchajcie, powoduje skok na mojej postaci. No dobra. Sprawdzimy to sobie. Ja tylko chcę znaleźć jedno miejsce łaski i ulepszę obie te bronie, czyli młot i to, co tutaj zdobyliśmy. Natomiast te szpony. Natomiast jeszcze broń mi przecież wyleciała. Znaczy ekwipunek. Hełm niedźwiedzia rudego, którego imię porwało szaleństwo, ochronniki policzków mają kształt lwich pazurów. Może jego fascynacja nieposkromioną siłą wzięła się z czasów, gdy należał do lwi grzywy? Czyli był jednym z wojowników Radana?
Kamizelka wzmocniona żelaznymi nitami, zgłodziwszy wielkiego niedźwiedzia, rudego w krwawym pojedynku, zafascynował się czystością nagiej siły tej bestii. Pragnę być niedźwiedziem, ni mniej, ni więcej. Tak to wygląda. Trochę jak barbarzyńca po prostu, nie? Mówię, no nie wyleciał mi jego ekwipunek, bo my już takowy posiadaliśmy. Dobra. Ja spróbuję się teraz zorientować, z której strony tutaj był ten zjazd, ten zeskok. Chyba z tej. I widzimy się zaraz przy nim. Ale patrzcie, co zauważyłem. Tam przede mną też są jakieś ruiny. W sensie tutaj oczywiście to widzieliśmy, ale tam jest grobowiec w tej górze. Tam jest jeszcze jakaś jaskinia z lewej strony, która sugeruje, że tu jakoś tych ruin raz mamy zjechać sobie tam? No bo nie widzę opcji, żeby tam wskoczyć. A nie było mnie tutaj. Zaznaczam to sobie, słuchajcie, koniecznie. A, czyli to jest to, co możemy objechać. To może stąd będzie jakieś wejście. No, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Trzeba to ogarnąć, kurde. I mamy, słuchajcie, źródełko. Duchowe. Cały ten szczyt był dedykowany temu przeciwnikowi, można powiedzieć, nie? Tutaj jest zeskok. Tutaj mamy go. Ściągnie mnie na szczęście do tego. Hej, chociaż w sumie... Może bym tam doskoczył, co? Nie, no dobra, bez przesady. Ale hej, warto było spróbować. To jest o tyle spoko, że nie giniemy po tym wyskoku. Nie musimy trafić na inne źródełko. No to... Ruiny miasta świątynnego? Możemy tutaj w ogóle z samonów korzystać, naszych. Przywołańców. I to oznacza, że tutaj może być albo jakiś mini bosik, albo bosik. To wygląda, jakby tutaj miał mi duch obrzydzonego drzewa wyskoczyć, nie? Mamy posąg Marinki również. Dobra. Pozbędę się was tylko najpierw. Co, zaraz ziemia się zacznie trząść? Nie, naprawdę na tym wielkim placu nic mi nie wyskoczy? Aż mi się w to wierzyć nie chce. Dziwnie! Ale dobrze. Kto wie, może tak miało być pierwotnie, ale twórcy zrezygnowali z takiego rozwiązania. To też jest jakaś tam opcja. Ej, a ja tutaj wskoczę do tej jaskini chyba. Czy nie? Nie, bo to jest dużo wyżej. Kurde. No, nie skoczymy sobie tak tam. I z tej budowli też nie, czyli albo to trzeba będzie objechać. Nie no, z góry nie, czyli albo objechać, albo tego nie znajdę. A znajdę, to jak mówiłem już wam, muszę to odnaleźć, muszę tego poszukać. Okej, jadąc tędy po prostu sobie objedziemy to, no nawet po kolorze drzew widać, że to jest początek tego przejścia. Mamy miejsce łaski chyba. Świetnie. Długo nie było. Dobra, znalazłem chyba to. No... To wygląda jak wejście do jaskini. Albo to będzie takie... Coś w formie tunelu na drugą stronę tej góry. Wiecie, takiej jaskini, która będzie pełniła może rolę tunelu po prostu naturalnego. Ale... Zastanawiamy te ruiny jeszcze. Bo to... To jest dość rozległa lokacja. To jest coś, co widzieliśmy od dawna na mapie. Możemy tutaj przywołańców też przywoływać sobie do pomocy. I nie znalazłem tutaj jeszcze niczego istotnego, ale nie byłem tam, w tym jakby... głównym miejscu, powiedzmy, tych ruin.
Także chyba powinienem tutaj trochę się rozejrzeć dokładniej. Bo o ile może tutaj nie znajdziemy bossa, choć raczej powinniśmy, to na pewno będzie tutaj jakaś skrzynia z nagrodą, nie? Bo zawsze te wyszczególnione na mapie miejsca mają któryś z tych elementów. Albo bossa, albo skrzynię. Nie zawsze, bo na przykład prosperujące miasteczko, w którym byliśmy, no nie miało bossa żadnego, przynajmniej nie znalazłem go. Może tam był jakiś boss. Ale była skrzynia. Dobra, może na wierzchowcu będzie trochę sprawniej. Ej, coś tu jest. Aha, dobra. To wygląda jak te ruiny z początku, nie? W dodatku. Spalone ruiny, one się bodajże nazywały. Pies. Nie odpuścił. No, znacznie większe obrażenia wchodzą teraz we mnie. Nie da się ukryć. Dzień dobry. Chyba się nie spodziewał. Fragment ostro drzewa! W takim miejscu, okej. Tam jest jeszcze jakaś znajdźka, ale no nie będę od razu skakiwać po nią. Tylko zerknę, czy tutaj coś jeszcze będzie. No i będzie dalsze przejście. Ej, ciekawe ile... jeszcze fragmentów ostro drzewa znajdziemy w ogóle. Trzeci, to może być upgrade. Remedium. Coś tu będzie? Jakiś miniboss? O kurde, to będzie ten typ. No, z tą zbroją to może być różnie. Ej, dobra, mam cię, porobiony! Dobrze! Co ty? Jezu, jak się przestraszyłem, że on jeszcze wstał na moment. Mówię, nie, no dobra, przecież on już nie żyje, nie? Co jest grane? O, widzicie? Mówiłem, że musi być coś takiego. Tego właśnie szukałem. Talizman miecza dwuręcznego. Oho, może wzmacniający bronie dwuręczne? Oby. Idealnie pode mnie by to było. Wzmacnia ataki bronią dwuręczną! Tak jest! Talizman przedstawiający wojownika z mieczem dwuręcznym wzmacnia ataki bronią dwuręczną. Rogaci wojownicy byli doskonałymi dowódcami na siłę militarną wieży, której strzegli. Ich zwinne ataki mogły przeciąć ciało każdego wroga. No to odrzuciłbym sobie na energię i walnął ten talizman. Ej, no to jest, słuchajcie, pozycja obowiązkowa dla wszystkich, co grają, nie? Pod broń dwuręczną, pod siłę. Zazwyczaj, co to takie buildy. Wykorzystuję taką broń, więc myślę, że polecam. No nie wiem, jak to procentowo jeszcze będzie wyglądało. Zobaczymy sobie. Co, i to chyba tyle z tych ruin. Jestem ciekaw, jakby From Software sobie kiedyś poradził z jakąś lokacją, która nie byłaby właśnie jakimiś ruinami, tylko byłaby czymś jak stolica Lendal, powiedzmy, w miarę dobrze zachowana, ale byłaby akurat pełna życia NPC-ów. Byłyby to taki na przykład swego rodzaju, nawet faktycznie takim upadłym, trochę postapokaliptycznym świecie utrzymanym jakby takiej konwencji, ale żeby był taki azyl, powiedzmy, nie? Gdzie uchowało się to względnie normalne przed życiem mieszkańców. To byłoby super. Myślę, że to byłoby bardzo fajne przełamanie. No, Majula może byłaby taką chyba najbliższą lokacją ku takiemu
porównaniu do takiego azylu. Kurde, no nie wiem. Tam była ta jeszcze jedna znajdźka, nie? A, tutaj była. Krew bestii. Czyli nic ciekawego. Dobra. Czyli ruiny mamy załatwione. Jak na moje. O! Ale ten da dużo run. Tu jest jeszcze jakiś segment. Aż się dziwię, że tutaj nic wielkiego nie wyskoczyło. Serio, obstawiałem, że tutaj będzie ducho wrzodzonego drzewa. Tu niestety aż się prosiło o niego. Ale na szczęście nie dostaliśmy go. Okej, czyli tutaj sobie teraz przejeżdżamy. Ten rozświetlony punkt jeszcze chciałbym zobaczyć. Upgrade? Łza larwy, proszę bardzo. No, ten las. Pogrążony w totalnym cieniu, musimy obczaić. Dobra. Tu jest jeszcze coś zaznaczone jedyneczką, podejdę tam. A dobra, to były po prostu te ruiny. Tak więc ja się przeniosę tutaj. Odpoczniemy. Zmienimy sobie może porę dnia, żeby to trochę lepiej wyglądało. No tu już jest trochę jaśniej, ale to nadal nie jest, powiedzmy, ten normalny jakiś tam poziom. O! Jest i upgrade. Proszę bardzo, więcej nie możemy. Odpoczynek do popołudnia. Możemy jeszcze w tym odcinku chwilę pobiegać w tej zbroi nowej dla jakiegoś tam przełamania, nie ma sprawy, ale w sumie ulepszę te dwie bronie, póki o tym pamiętam i póki mamy miejsce łaski i w miarę spokój. Aha, jeżeli chodzi, słuchajcie, o przedmioty z wizerunków, jakby co, pamiętam o tym, że mamy taką opcję i myślę, że sobie zrobimy taki wielki pokaz i wybiorę te rzeczy po prostu pod sam koniec tej serii. Jak już będę wiedział, że no, nic innego z tym nie zrobimy, że nie przetestujemy sobie tych zaklęć czy coś takiego, więc wówczas sobie zrobimy taki wielki pokaz po prostu tych nowości. Bo przejrzałem te rzeczy i one nie wydają się być w jakikolwiek sposób interesujące pod mój build, dlatego no nie oszukujmy się, nie będę z nich korzystał. A tymczasem ulepszamy młot i pazur niedźwiedzia rudego. A, i mogę ulepszyć od razu jeszcze ten akurat przedmiot, czyli armatę Rabatha, bo ona zadaje naprawdę horrendalne obrażenia. Teraz może to będzie taki jednostrzałowiec raczej i podejrzewam, że po takim strzale mogę oberwać, ale ulepszę, żeby mieć też coś dystansowego do jakiejś takiej dobitki bossa czy coś takiego, albo gdyby uciekał jakoś mega, nie? Na przykład na Bailu to może będzie przydatne. No i do czegoś te runy się przydadzą. Ostro z nimi zjadę. Proszę bardzo, moi drodzy, wielki młot z inskrypcją kowalską plus 25, armata Rabatha plus 10 i pazur niedźwiedzia rudego plus 10. Z tym młotem moglibyśmy jeszcze spróbować coś podziałać, jeżeli chodzi o popioły wojny i właśnie podkręcić sobie skalowanie. Na przykład myślę, że albo lwi pazur, to będzie też ten atak taki z wyskoku, byłby dobry, albo to wzmocnienie. Ale wydaje mi się, że ten atak... lwiego pazura byłby najlepszy. Z ciężkiego niszczyciela olbrzymów albo z wielkiego toporu kata mógłbym, musiałbym w zasadzie to wyjąć. Chyba, żebym sobie powielił popiół wojny. Tu jest lwi pazur. Ja rzadko korzystam z tej mechaniki, ale jak widać, czasami się przydaje. Na A wejdziemy. No to kurde, powiem wam, że rewelacyjne skalowanie. Mega jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. I wracamy do ruin miasta świątynnego. Jezu, jaram się tymi nowymi terenami, naprawdę! Mogę usunąć ten jeszcze emblemat, bo te ruiny już sobie ogarnęliśmy. Nie wiem, czy to miejsce jeszcze byłoby jakkolwiek do poeksplorowania? Chyba nie, bo to jest za wysoko, co? Aż podjadę i sprawdzę. O, ale mamy przy okazji, słuchajcie, opcję, żeby potestować. Zobaczmy. Rzut. Ja pierdzielę, 2500. 3200.
Jak z bliska to zrobimy, a szpony? Bestii? Dobra, nie mam pytań, nie? Jak to bije? Okej. Ej, to jeziorko jest... na dole. Wow! To jeziorko to jest, kurde, gigantyczna dziura w ziemi. Tam coś jest, tam jest, kurde... przejście ze strony rzeki? Nie, to jest dziura, tam nic nie ma chyba. No dobra, nieistotne. Istotne jest to, w jaki sposób możemy dostać się teraz tam na górę. I podjadę nieco bliżej i spróbuję to ogarnąć. No bo mamy dwie ścieżki. Albo jedziemy dalej w kierunku tego lasu i to nam się połączy pięknie i sobie zrobimy kółeczko. W sumie to nie jest zły pomysł, ale też możemy spróbować przejechać sobie tędy i zobaczyć, czy to nie poprowadzi nas jakoś do jakiejś jaskini, systemu jakichś tuneli właśnie w górze, wydrążonych naturalnie lub przez kogoś i może to jakoś tam się domknie. Kurde, jak mieczem tym nawalamy. Ej, jest skok. Jest skok. Co to jest w ogóle ze świństwa? To krwawi? To jakby było dzieła tej Rominy trochę to wygląda. Ruiny świątynnego miasta. No dobra, czy to mi coś dało? Czy ja stąd się tam jakoś dostanę teraz? Jest znajdźka. Ej, jest i skrzynia, dobra. Czyli coś mi to dało. Prawie ją przeoczyłem, no to był przypał. Gniazdo Raut, okej, okay, czyli lipa. To jest trochę dalej. Kurde, nie doskoczę w ten sposób, tam nie ma opcji takiej. No to są podłoże tych starożytnych ruin cały czas, no tak dookoła tego się kręcimy. Nie, no nie wlecę tam nigdzie, nie ma nawet takiej opcji. Grzyb z białym miąższem. No to co, kółeczko sobie zrobimy tutaj. Pczaję ten teren. No, ta lekka zbroja nie pomaga. Generalnie nie jestem przyzwyczajony do... Jezu, ale aż normalnie uniki robię od tych strzałów ich. Ze sprawą tego zestawu ataków. No nie jestem jakoś mega fanem tak szybkiej broni. Mam trochę problem nad zapanowaniem nad postacią, ale zobaczcie, 3000 obrażeń wykręciłem w tym momencie, nie? Mam trochę mieszane uczucia, ale to... Glewia szkodnika mi wypadło, okej. Okay. Ale trochę to biorę pod uwagę, że nie jestem... przyzwyczajony do takiej broni, no... kilkadziesiąt ostatnich godzin gry spędziłem właśnie raczej z orężem powolnym. Chociaż tutaj 1000 obrażeń nie mogę wykręcić, jak on ma zbroję. Tu myślę, że na przykład młot byłby lepszy. O ile bym go trafił. No dobra. 100 razy lepszy jest ten młot. Tak zabawne. Nie no, nie trafię go. Sowa po prostu jakoś. Aha, i tu mieliśmy posągi tych ptaszorów. Dobra, no ja jestem za tym, żeby zrobić sobie to kółeczko, czyli tamtędy musimy przejechać. Po prostu. Oj. Oj. Źle to wygląda. No. Bardzo źle to wygląda. Nadal jestem, ale to chyba, kurde, trochę przez to przyzwyczajenie. Bardziej przekonany do tej mojej poprzedniej broni. Tak szczerze.
Ej, nie, bo te katakumby to one są w totalnie innym miejscu, one są za wysoko. No, to musimy tutaj sobie przejechać. Zróbmy to kółeczko chociaż jeszcze do końca w tym odcinku. Ale zbroję na pewno zmienię. Za małe negacje obrażeń mamy na niej. Aha. Fajnie, że trafiłem. Przez to, że możemy rzucać taką bronią, zadajemy trochę mniejsze obrażenia w klasycznej walce w zwarciu. Mamy tutaj też trochę gorsze skalowanie. Kurde, 1000. Spoko, że obalamy wroga, ale weźmy pod uwagę, że... A tu walczyłem pojedynczym pazurem. Weźmy pod uwagę też to, że gdybym tutaj miał bossa jakiegoś wielkiego, monstrualnego, no to raczej nie obaliłbym go po takim strzale, więc ten pozytyw odszedłby. Dlatego mówię, że to bardziej byłaby broń na zasadzie dobitki. Albo wykorzystanie jakiegoś okienka, gdzie będę bardzo daleko od przeciwnika, bo wyroluję na przykład paroma rolami, nie? Jego ataki i to może wówczas miałoby jakiś tam sens. Ale super, że tak wytrącę z równowagi. I oni się do końca nie orientują, gdzie ja jestem, nie? Śmieszne to jest. No w takich sytuacjach to może być OP. Trafiłem nie tego, co chciałem. Ja on to przeżył jeszcze. Ale jaja. Dobra, już zróbmy tak. A on co, nie podchodzi do mnie? Nie czaje. Śmieszne, że nie ma na tym żadnego cooldownu, nie? W ogóle. Po prostu ładowany atak to jest. Ładowany, mocny atak. O kurde. No. I to jest... totalna lipa teraz. Jak wróg postawi na spam, no to... będzie spamować. A te świństwa uwielbiają spam. Nie! Kurde, wypuścił to, ale zniknęło. O co chodzi? Już myślałem, że mnie dojedzie. Jeń! Ciekawe, czy NPC tutaj będzie wśród nich. Jedyny normalny. I tak swoją drogą, to nie może być jakaś duża lokacja. Okej, okay. Z wierzchowca nie da się rzucać, od razu mówię. Zbroja cmentarnego ptaka czarnego pióra. Aha, i tu już się to kończy. No to dobrze, to ogarnąłem. Tak patrząc na mapę, myślałem, że to będzie leciało aż do końca, ale faktycznie tu już jest... skarpa. Jest ten do ogarnięcia. Skarabeusz. No ale kółeczko to miałem sobie domknąć. Wyczyścić ścieżkę. Tak więc myślę, że to zrobimy. Jeszcze ewentualnie. Serio, tutaj sobie zrobimy tak. Tak. Tam ktoś łazi. A, to jest ten z mieczami. Weźcie pod uwagę, że może teraz tak wytrącam ich z równowagi. Właśnie ze względu na ten talizman też trochę, nie? Na broń dwuręczną. Co? Nie myślę, że go nie trafię. No. Trujący kwiat kwitnie dwa razy. A ty co, spałeś tu? Co za gość. Co za gość. Dobra, to jest miejsce, do którego musimy definitywnie pójść. Ej, to była szkarłatana zgnilizna w ogóle. Wiecie, z tymi czerwonymi już się też spotkaliśmy.
właśnie u góry w ruinach Wrath. Oni też mieli swoje jakieś takie tam siedlisko. Wlęgarnia tam była, można wręcz powiedzieć ich. Były tam jakby takie właśnie kokony. Pełno tej dziwnej substancji, przypominającej krew, ale nabijającą szkarłatną zgniliznę. Co to jest za miejsce w ogóle? Chłop z garnkiem na głowie, uciekający przede mną. Książka z przepisami uczonego starożytności. Okej, czy to był jakiś uczony starożytności? W ogóle jesteśmy dosłownie pod krzyżem Mikeli. Te pułapki, w które wjeżdżałem, no to były dosłownie identyczne jak te, które zostawiają pospolitacy. Ale na szczęście ich tutaj nie uświadczyliśmy. No i co, moi drodzy? W zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy w domu. Jeżeli chodzi o ten objazd. Tu już byliśmy przecież. Domknijmy sobie może tylko tę ścieżkę jeszcze, żeby nie było. Powiem wam, że nie przekonam się raczej do tych szponów bestii. Trochę za szybkie są dla mnie. Wydaje mi się, że broń ma potencjał. Na pewno duży, choć dość sytuacyjny, również ma... O Boże. Znowu elektryczne kozy. Duży, ale sytuacyjny bardziej ma też ten młot. Jeżeli jesteście na przykład w stanie... O, dwóch można natrafić się raz, zobaczcie. Nice. A, to nie jest koza, tylko... Jakiś kurde guziec, dzik, nie wiem. Jezu, ile dropnęło z niego. Odchody, kość bestii, kawał mięsa, róg bestii. Nice. Owoc rady, no to podniosłem akurat. Dobra. To już znaliśmy. Tak więc... udało nam się, słuchajcie, domknąć tę eksplorację. To sobie odznaczam. Tutaj były te ruiny i to mnie, kurde, powiem wam, niepokoi trochę, bo nie mam pojęcia, jak tam się dostaniemy. Boję się, że tam może była jakaś taka góra, znaczy droga z góry, może. Ja to sobie, wiecie co, poza odcinkiem jeszcze przejadę na spokojnie. Może uda mi się to jakoś tam zlokalizować, rozkminić i dostać się tam po prostu. No bo one są dość wysoko, jak sami widzicie. Ale nie sądzę, żebyśmy byli w stanie, korzystając z tych duchowych źródeł, jakoś tam doskoczyć, nie? Że to jest, kurde, trochę za daleko. No mogę taki ostatni skok jeszcze w tym odcinku zrobić, testowo. Ale no wydaje mi się, że to naprawdę jest dużo, dużo, dużo za daleko. No jak już, to stąd, ale... Wątpię. Chociaż? Ja pierdzielę. Ja to jestem udany, nie? Nie bym przeoczył najbardziej oczywiste przejście. Dobrze, to domknąłem w tym odcinku. A, to nie są... Okej, to się wyjaśniło. To nie jest grobowiec, to nie jest lokacja poboczna. To jest po prostu... Ornis, wojownik boskiego ptaka. Prochy. Pomocnik. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy, żeby przyzwać ducha Ornisa, wojownika boskiego ptaka. Duch wojownika boskiego ptaka, od którego wywodzą się rogacie wojownicy, odziany w złotą zbroję oraz obdarzony skrzydłami i piórami przez boską inwokację. Ornis zdołał oswoić boskiego ptaka i uczynić jego skrzydła własnymi, szybując w przestworzach. Kiedy w końcu spadł na ziemię, żył dalej jako bóstwo strażnicze Zielnicy Świątynnej. No. I tak to, moi drodzy, wygląda. Kolejne miejsce domknięte, także myślę, że ta eksploracja poszła całkiem nieźle. Tutaj pójdziemy sobie na północ już w kolejnym odcinku, dokończymy rzekę, prawdopodobnie tutaj wejdziemy, może tu jakoś tam przejdziemy jeszcze. Kurde, no, chociaż w sumie nie pamiętam, czy tutaj byśmy byli w stanie wejść. Znaczy nie pamiętam, czy tutaj byliśmy dokładnie w tym miejscu, bo nie mieliśmy mapy, więc nie wiem, po czym ja dokładnie krążyłem. Wydaje mi się, że nie. No, ale to wszystko, słuchajcie, wyjaśni się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka. Zapraszam do subskrypcji, żebyście byli oczywiście na bieżąco z materiałami. A tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się i hej, hej. Do zobaczenia. Pa, pa.
I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.